Spełniam się od 15 lat, spełniam swoje marzenia, cały czas pracuję, no czegoś chcieć więcej, ja nie mam jakby większych potrzeb niż to, co mam. I teraz cieszę się, że mogę rzeczywiście robić to, co kocham, czyli muzykę. I teraz jest pierwszy singiel do filmu, za chwilę będzie kolejny, no a później już płyta i moje utwory, więc też nie mogę się doczekać. Nie ukrywam, że dzisiaj spełnia się moje drugie marzenie, bo zawsze chciałam tworzyć muzykę filmową. A kiedy możemy się doczekać tej płyty? Myślę, że na wakacje. Myślę, że na wakacje. Pierwszy singiel, myślę, luty, marzec. Ten utwór promujący film trochę w stylu Sylwii Grzeszczak, trochę taka ballada. Czy możemy kolejnych w takim klimacie się spodziewać, czy będzie coś zupełnie innego? Jeżeli chodzi o muzykę filmową, na pewno, bo ballady do filmu bardzo pasują. Tutaj też mamy kwartet smyczkowy, ten cały klimat. Nie wiem, czy porównywałabym to do Sylwii, którą bardzo lubię oczywiście, ale to jest zupełnie inny klimat. Mój utwór jest bardziej w stylu R&B, soul, akustik. I no, był też robiony przez właśnie producentów ze Stanów, więc myślę, że zupełnie inny klimat. Natomiast jeżeli chodzi o moją płytę autorską, to będzie połączenie rocka z soulem, czyli zupełnie, znaczy może nie zupełnie inny klimat, bo wiadomo, że to jest dalej moja muzyka, ale będzie bardziej z pazurem. Planujesz trasę? No chciałabym, marzy mi się trasa. Jeżeli piosenki będą się podobać, to oczywiście, jeżeli będzie zainteresowanie, będziemy robić koncerty.